Was w kolejnym odcinku naszego wyzwania biznesowego. Mamy czwarty odcinek, jeśli się nie mylę, i szósty poziom naszego przedsiębiorstwa. Brakuje nam do siódmego trzech gwiazdek. Ostatnio dostaliśmy dobrą recenzję, w związku z czym wystawiłam tutaj na pokaz naszą super nagrodę, by przykuwała wzrok klientów. Jesteśmy na minusie, więc nie zatrudniam nikogo, ale liczę na to, że będzie więcej klientów. Już działa. Może zacznę kupować jakieś droższe rzeczy albo coś, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Medycyna? Nie! Możesz mi dać jakiś prezent, jak chcesz, ale do medycyny to ja nie. Ja mam swoje biznesy i mi z tym dobrze. Szyny mu doczekać, kiedy Beata osiągnie szczyt i... I wiecie, założy rodzinę i tak dalej. Czekam niecierpliwie, aż... Wygramy ten biznes. Siódmy poziom, super. Pokaż nam je to. Idziemy tutaj w to, nie? Kurczę, ile zagubionych dusz w tym sklepie dzisiaj. To tutaj już nie kolejka mówimy. Pokazuj mi to szybko i do kasy, Beata. Szybciej. Przepraszam, że pani musiała tyle czekać. Jak klienci są ślepi, to trzeba im pomóc. Oj, chyba jednak przydałaby się kasjerka. Hajsy się sypią. The rock and the sand.
Milczę, bo się skupiam. Żeby ich ogarnąć wszystkich. Mam taki wybór w sklepie, ale nic nie pasuje. Chciałoby się zatrudnić jakiegoś kasjera, więc może to zrobię na próbę kolejnego dnia. Wbijemy ci ten poziom? 6 gwiazdek. Średnio. Jakieś rosną, spoko. No dobra, zamykamy. Już 21. Ile można przecież, kurczę, zabawki sprzedawać dla dzieci? Się widzimy kolejnego dnia. I moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Na razie nikogo nie zatrudniłam, bo nie było nikogo ciekawego, powiem wam szczerze. Chciałabym jakąś fajną osobę na to stanowisko, ale tak nie za bardzo mi tam się podobało i ludzie, ale może zadzwonimy do kogoś. Zobaczymy, kogo w ogóle Beata ma w znajomych i zapraszamy sobie kilku simów. Wiecie, zrobimy taką rozmowę kwalifikacyjną. I zobaczymy, kto nam się spodoba. W końcu
kasjer to poważne stanowisko w naszym sklepie. Teraz się będę ładować, bo Beata ma znajomych całe miasto, więc to chwilę potrwa. Hem, może weźmiemy kogoś i... Patrzcie, Albin Rusałko. Myślicie, że przyjdzie Albin? Jak go zaproszę? Nie przyjdzie. Nie przyjdzie, ej. Cyprian, ty znowu przyszedłeś wydawać pieniądze. Dobra, nie będę nigdy dzwonić, może jakiś klient będzie fajny. To nas zatrudnię. Cypriana zatrudnię. Ale chyba nie można. Patrzcie, kto idzie. On jest naszym przyjacielem? No, wiesz co, ja cię nie zaprosiłam na zakupy w celach czysto prywatnych. Słuchaj, no dobra, ale skoro już jesteś, to coś ci sprzedam. Wiecie, Beata straciła pamięć i ona nie pamięta Albina. Więc no. Smutek. Jakoś prywatnie trzeba to załatwić, zaprosić go i tak dalej. Nie będę go zatrudniać, bo chcę kiedyś się z nim związać, więc... No. Nie chcę, żeby u mnie pracował, bo to byłoby łamanie zasad. Na zasadach jest, że żaden członek rodziny nie może mi pomagać. Co prawda on nie jest członkiem rodziny, ale... Będzie. Bo Beata ma poważne plany co do niego, więc... Oj, Cyprian, po co te wszystkie pstury? On chyba, wiecie co, urządza swój pokój. Bo wiecie, oni się przeprowadzili i teraz tak trochę pusto mają w tych swoich pokojach. Jeszcze nie dałam okazji im tam wykończyć ten dom. Że masakra, ja jeszcze chcę zatrudniać pracowników, nie? Mhm. I co on tam nakupował? Ja mu to powystawiam w pokoju u niego. Skoro tak już bardzo chcę. I co, Albin, zaprosiłam cię, żeby z tobą tutaj poromansować, a ty się zakupy narobił. Czy ty masz dziecko? Ty? Komu ty narobiłaś? Stary? Pokaż się. Pokaż ty się, może w ogóle nie warto z tobą się zadawać. No, nie jesteś najgorszy, gdyby nie ten nos. No ale i tak nieźle. Deszczu, zlituj się. Przez te wszystkie ścinki będę miała tyle roboty w montażu, że masakra. Nienawidzę tego. Chyba trzeba pokazać co nieco. Nie kupuję tych robotów. Ach, one są drogie bardzo, no to się już nie dziwię. Szkoda.
Dzięki, jeszcze niech mi burzę tutaj dowali, no bo przecież mało tu jest hałasu. Przyjęłaś te pieniądze, co ty robisz? A trzasnął cię ktoś kiedyś? No, co za baba. Chcesz umrzeć drugi raz? Chcesz zostać usunięta z simowego świata? Co tu za kłótnie znowu za tym sklepem? Ja nie wiem. Pokażę im te różne rzeczy, bo ciągle to samo kupują. Ty jeszcze nie zapłaciłaś? Nie myślałam, że... Nie ogarnę już tych simów. Patrzcie, jeszcze nawet na plus nie wyszłam. Kupujcie ludziska. Ja nie wiem, co to jest. Hej, baba to. Napnor fab. Badisz? Następny od Nataszy, no. Przyszedł urządzać pokój. Co za dzieci. Tak, kupuj. Eustachy, nie ma stania w moim sklepie. Powitaj tu wszystkim i będziesz im pokazywać. Chociaż nie, zostaw ich. Jak oni nic nie opatrzą, to przyszli tylko sobie pogadać, bo będą marudzić, że za drogo. I tak, cokolwiek im nie pokażesz, więc... Świetnie, cieszę się, że zabieracie przyjaźnie w moim sklepie z zabawkami, ale wolałabym, żebyście coś kupowali. Ale nic nie mówię. Ja wykupiłam, ten pół wykupiłam. Przynajmniej wyszliśmy na prostą. 18 gwiazdek nam brakuje. Ho, ho, ho. I ho, ho. No i co, mamy już 20. Powoli trzeba zamykać. Co ty robisz? Co ona tworzy znowu? Ogarnij. A co, on rzucił tą torbę czy jak?
Poszedł dalej kupować, no spoko. Daniel tutaj chciał zapłacić. Co ten dziadek chce kupić? Gdzie ty idziesz mu pokazać? Co ty mu pokazujesz? Ty tak serio? Nie ogarniam. Ale tutaj zaraz mi się zdenerwują klienci, bo poszłaś na tym sklepu nie wiadomo po co. Stów wydał, no co za... Ja jestem bardzo ciekawa, skąd dzieci Nataszy i Wolfganga biorą tyle pieniędzy. Naprawdę. Dobra, zamykaj ten lokal w końcu, bo już mam dosyć. Już mam dosyć. 13 gwiazdek, dobra. I jesteśmy na plusie. Póki nie będzie pani towaru. No dobra, zamknięte, nie? Zamknięte. No okej, to Beata niech przede wszystkim przyjmie pieniądze. Potem uzupełnimy towar i...